profesorze. Czy koronawirus zmienił znacząco pana życie? Nie wiem, czy znacząco. Wszystko się zmienia. Moje życie też się zmienia. Oczywiście to, że w tej chwili nie jeżdżę po Polsce, a nawet do Warszawy, tylko siedzę w domu, jest zmianą dosyć istotną. Że w związku z tym inaczej wygląda mój dzień, to też zmiana istotna. Znacząco, no oczywiście znacząco. Wszystkich życie zmienił znacząco. Mamy więcej czasu może na myślenie też. No a na pewno nie mamy kontaktów z ludźmi, a ja sobie je bardzo ceniłem. I cenię i mam nadzieję, będę cenił nadal. Za chwilę wakacje. W tym roku wyjątkowo lato będziemy spędzać u siebie, w Polsce, którą pan tak bardzo kocha. Możemy zrobić mapę pana ukochanych miejsc? W tej chwili wygląda na to, że nawet po Polsce nie będziemy jeździli zupełnie swobodnie. Jest kilka miejsc, w których lubiłem i lubię bywać. Mam nadzieję, że będę mógł je znów odwiedzić. To jest Sandomierz, Kazimierz, to jest Transkorona niedaleko Krakowa, to są Bieszczady, to jest, są okolice Bielska Białej i samo to miasto, które też bardzo lubię, i Gdańsk, który też lubię, i Sopot. Jest wiele miejsc, w których jeżdżę chętnie, już do miejsc, które znam, a jest jeszcze na pewno bardzo wiele miejsc, których nie znam, które chciałbym poznać i polubić. W Polsce dość często zdarzało się nam z żoną jeździć po Polsce do miejsc, które dopiero potem były przez nas polubione, kiedy je zobaczyliśmy. Natknął się pan na nowe słowo, które pana zaciekawiło albo rozbawiło? Tak, no oczywiście są słowa, które w tej chwili niektóre budzą naszą obawę, niepokój. Wszystkie te, które związane są z nazwami choroby i stanów. Ale niektóre nawet z tych nazw są, no, wywołują u nas pewną refleksję też i trochę lżejszą ta bezobjawowość czy współwystępowalność, które to słowa są w zasadzie no, dobre, polskie i spotykane wcześniej, no, ale w połączeniu z chorobami no, dają inny trochę wymiar. Mnie osobiście rozbawiło wypłaszczanie. Wypłaszczanie, które kiedyś było spłaszczaniem, no ale nie chciałbym tego spłaszczać, czyli czynić banalnym i dlatego rozumiem wypłaszczanie. Powiedział pan, polszczyzna jest dla mnie przestrzenią, w której żyję. Czy wyobraża pan sobie życie na emigracji? Na emigracji, a jest to stan, który wiąże się z brakiem perspektyw albo z brakiem planów powrotu, to nie. Byłem, zdarzyło mi się mieszkać w innym kraju przez kilka lat i znosiłem to z pewnym trudem. W środowiskach polonijnych oczywiście można dalej uprawiać polszczyznę, ale to nie jest to samo. Nie bardzo to sobie wyobrażam, prawdę powiedziawszy w ogóle. Jakie słowo pan lubi, a jakiego pan nadużywa? Jakiego nadużywam? No cóż, nadużywam prawdopodobnie tych, które lubię. To byłoby, można by traktować to łącznie. W tej chwili znaczna część ludzi częściej niż niegdyś używa słowa ja. Obawiam się, że ja do nich także należę. Czasami zdarzało mi się mówić ja osobiście. Miałem wtedy na myśli, że nie chciałbym narzucać nikomu swoich sądów, ale mogło to być traktowane jako podkreślanie swojej osoby. Stąd też to mógłbym uznać za nadużywanie w perspektywie innych, a przecież powinniśmy dbać o to, jak inni nas odbierają. Używam także chyba zbyt często słowa oczywiście, ponieważ to jest słowo, które
poniekąd broni nas przed banałem. Mówię rzeczy banalne, ale kiedy dodam do tego oczywiście, to pokazuje, że ja tę banalność rozpoznaję, a mimo to decyduję się na takie sformułowanie. Trochę się w ten sposób bronię, oczywiście.